Siema, witam was w trzecim materiale z treningu podczas kwarantanny. Ostatnio bardzo słoneczne dni, więc no musiałem po prostu pojechać na działkę i na tej działeczce zrobić sobie trening. No i w sumie wchodząc na tą działkę, to trochę się tak czułem jak taki koszykarz. Jeśli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu, wygrała go Zosia Plucińska, więc Zosiu, jak mógłbym cię prosić, odezwij się do mnie na Instagramie i tam dostaniesz kursik. A wy, jeśli nie wygraliście w żadnym z konkursów, to możecie zakupić jeden bądź drugi kurs, ponieważ oba są cały czas dostępne, również odzywając się do mnie na Instagramie. Po prawie półgodzinnym freestylu z piłką, bo tyle gdzieś to trwało, naprawdę dużo fanów mi to sprawiło, rozłożyłem sobie cztery takie przeszkody. Jak macie więcej kapsli, to możecie więcej. Ja niestety to są takie moje domowe kapsle i tylko tyle ich mam. Rozłożyłem sobie cztery takie przeszkody w różnej konfiguracji i wykonywałem na nich zwód pojedynczy balansem ciała. I po prostu odbywało się to tak, że gdy podbiegałem do przeszkody, robiłem dynamiczny zwód, ale później od razu uspokajałem oddech i spokojnie sobie prowadziłem piłkę. Robiłem tak przez około 4-5 minut, a następnie rozłożyłem już troszeczkę na większej odległości tylko dwie przeszkody, po to, aby zwiększyć tutaj dynamikę i szybkość tego działania, ale również, żeby ta przerwa była troszeczkę dłuższa. Dlatego wykonuję zwód, wracam sobie ze spokojem dookoła, naprowadzam na przeszkodę a la tego przeciwnika i wykonuję dynamiczny zwód w bok wraz z dynamicznym wyjściem 1-2 kroki. Trening zakończyłem sobie ostatnio takim nowym założeniem, które chcę gdzieś tam przetestować przez pewien okres czasu. Zobaczę jeszcze, ile to będzie. 100, jak najwięcej kontaktów. Tutaj robiłem 100 prawą nogą i 100 lewą. Jak najwięcej kontaktów w jak najkrótszym czasie. Dynamika gdzieś tam na takim średnim, że tak powiem, poziomie. Ale gdzieś tam i tak samo to, że jak chcecie jak najwięcej dawać tych kontaktów, to po prostu ta szybkość sama będzie się nabierała. No i chodzi o to, żeby właśnie i jak najwięcej tych kontaktów, ale też i jak najlepiej, żeby operować tą piłką. Dużo jakichś kółeczek, zwrotów, jak jeszcze możecie dołożyć, to jakieś przeturlanie tej piłki sobie z jednej na drugą stronę, pod nogą, tak jak widzicie to na ekranie. To by było na tyle z tego treningu. Mam nadzieję, że wam się podobało i przyda wam się to przy waszych treningach. Jeśli chodzi o następne materiały, to subskrybujcie kanał, ponieważ teraz materiały pojawiają się codziennie, więc abyście nie przegapili, to subskrybujcie kanał. Dzięki za obejrzenie, siemanko.